co? Jarunie, było mi i jest. A co ci to jest? Cholera jasno i odziennie rano o 5 stolec oddaję. Ojgen mi go dochopie. Taki regularny stolec w naszym wieku to rewelacja. Ja go to miała, bo tyś do 100 pierunów, ja się dopiero 8 budza. Ojgen się mnie pytał. Teofil, ażeś to sam jechał tym autobusem, bo cię kto zawiózł? Ja pierunię, że k sam jechał, a ludzie się cisnęli jak piźnięte do tego autobusu. Jeden hofto mi go do pani, co się tłum tak ciśnie z lachama. Ja mu go do masko nie mogę wiedzieć, na kogo ja się cisnę. Jeden taki bajter tak siedzi, tak se podpartą rączką do okna się patrzy. Ja mu go do synecku, co to ząb cię boli? Nie dziadku, jojno nie umia patrzeć, jak wy stoicie. Ja się wkurzył, tak żem tą kryką zaczął klupać. A on mi go do dziadku, co by wam ta kryka tak nie klupa, to się musicie na nią taką gumkę nałożyć. Ja mu go do ty pieruński najduchu. Jakby się ojciec wtedy ta gumka nałożył, to ja by dzisiaj to miejsce miał wolne. No i zrobił ci w to, to miejsce. Ja, studentka, piękno studentka. A dychanie miała, ho, ho, żeby tu dwa kiblo wąglo położył. I mówi, niech pan siada i niech pan mi powie, ile pan ma lat. I o jej prawda powiedział, że 78. Ona mi padła, nie dałabym panu. Ja mówię, ja też bym nie chciał prosić, bo z czym do ludu.